Szpiegul.pl, cześć. Dziś krótko o strategicznym HR-ze, czyli zarządzaniu zasobami ludzkimi. W ostatnim odcinku bardzo ogólnie mówiliśmy o zarządzaniu strategicznym z punktu widzenia wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Omówienie to byłoby absolutnie niepełne, gdybyśmy nie powiedzieli sobie o strategicznym HR-ze, czyli zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dlatego o tym właśnie dziś. Zaczynamy. Kapitał intelektualny. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że dojrzałe firmy budują kulturę ukierunkowaną na przyszłość. Wyraża się to w kładzeniu nacisku na najważniejszą inwestycję – kapitał intelektualny poprzez edukowanie pracowników, a przede wszystkim kierownictwa oraz rozwój osobisty, czyli działania motywujące do innowacyjności. Wbrew pozorom, rozwój osobisty nie jest czymś takim mglistym, lecz obejmuje cztery konkretne elementy. Poznanie swojej osobowości, charakteru, zachowań, rozwijanie, uczenie poprzez działanie, dzielenie się, chodzi o dzielenie wiedzy i umiejętności w celu rozwoju innych oraz dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Ja do powyższego dodaję jeszcze ćwiczenie kreatywności i twórczości. Czym jest kapitał intelektualny? Często okazuje się, że wartość rynkowa firmy jest większa niż jej wartość księgowa. Dla mnie to dowód na istnienie czynników nie mających postaci materialnej. Te czynniki to ludzki, strukturalny i klientów. Wszystkie trzy tworzą kapitał intelektualny. Ich istotą jest w przypadku kapitału ludzkiego ludzki intelekt. W przypadku kapitału strukturalnego procedury organizacyjne, czyli know-how. W przypadku kapitału klientów połączenia organizacyjne z otoczeniem konkurencyjnym. Przy okazji, zarządzaniem kapitałem intelektualnym w firmie zajmuje się specjalny dział zwany Knowledge Management, czyli zarządzanie wiedzą. Nie będę szczegółowo wyliczał składników poszczególnych czynników, czy też kapitałów tworzących kapitał intelektualny, lecz skupię się na kompetencjach pracowniczych, czyli kapitale ludzkim. Składają się na niego takie elementy jak wiedza o technologii, edukacja, kwalifikacje zawodowe, praca odpowiednia do wiedzy, praca odpowiednia do kompetencji, przedsiębiorczość i innowacyjność osoby, czyli jej zdolność do wchodzenia z reakcji z innymi, do zmian i tak dalej. Istnieje wiele możliwości raportowania kapitału intelektualnego. W koncepcji CSI zwracam uwagę szczególnie na metodę pomiaru i prezentowania możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, znaną jako strategiczną kartę wyników. Choć powinna się nazywać zrównoważoną kartą wyników, ale to już szczegół. Tworzą ją proste i logicznie dobrane wskaźniki, dzięki czemu jest ona użytecznym narzędziem w kontroli osiągania strategicznych celów firmy. Opisuje ona strategię w czterech wymiarach i my już je znamy. Perspektywa finansowa, procesów wewnętrznych, rozwoju oraz klientów. Dla każdego z tych wymiarów określają cele, mierniki, podejmowane inicjatywy, plany zmian i wzajemne zależności pomiędzy nimi. Przypominam, że na strategicznej karcie wyników, to znaczy na tych czterech perspektywach, opiera się mapowanie strategii, które mówi nam, jak przekształcić aktywa niematerialne w materialne rezultaty. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Jak widać, nakłady na pozyskiwanie i rozwój pracowników i kierownictwa są inwestycjami, a nie kosztami, ponieważ będą przynosić korzyści dopiero w przyszłości. Jak to mówią, kadry decydują o wszystkim. Kadry, czyli ludzie, chodzi zarówno o pracę wykonywaną przez danego pracownika, jak i o jego relacje, interakcje z innymi. Mówiąc zaś o wszystkim, mam na myśli działania skuteczne, efektywne, w naszym przypadku przynoszące korzyść firmie. Mówiąc o zarządzaniu zasobami ludzkimi, mamy na myśli planowanie zasobów ludzkich, pozyskiwanie pracowników, zarządzanie przez efekty, rozwój i doskonalenie pracowników, motywowanie pracowników, wynagradzanie pracowników, utrzymywanie pracowników oraz stosunki pracownicze. Zarządzanie skuteczne ma bardzo poważny wpływ na wyniki firmy.
niewłaściwe ich planowanie, nieprzemyślane systemy wynagrodzeń i motywacji po prostu dużo kosztują i mocno wpływają na możliwości rozwojowe firmy. Dlatego jedynym sensownym rozwiązaniem dla firmy jest strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest to metoda podejmowania decyzji związanych z intencjami organizacji dotyczącymi ludzi. Odnosi się ona do kierunku, w którym podąża firma, która chce osiągać swoje cele za pośrednictwem ludzi. Bowiem to ludzie wdrażają plan strategiczny, plany taktyczne i działania operacyjne. Celem strategicznego HR-u jest wskazanie zamierzeń i planów dotyczących wykorzystania zasobów ludzkich w realizacji celów firmy. Ludzi postrzega się bowiem jako zasoby strategiczne firmy. Profilowanie osoby. Istotne znaczenie ma planowanie zasobów ludzkich. W koncepcji CSI ma to znaczenie szczególne. Związane jest bowiem z trzema istotnymi kwestiami związanymi z projektowaniem w zasadzie przyszłej struktury firmy. Te trzy kwestie to ustalenie, jakiego typu osoba powinna zająć dane stanowisko z uwagi na jej kompetencje osobiste i doświadczenie zawodowe, ustalenie jej cech charakteru i określenie zachowań pozwalających na stworzenie indywidualnego systemu motywującego danego pracownika oraz profilowanie kandydata na dane stanowisko w celu przygotowania warunków do rozmowy kwalifikacyjnej, udziału w assessment center oraz wykonania tak zwanego personalnego due diligence, czyli rozpoznania lub weryfikacji osoby. Chodzi oczywiście o działania legalne, zgodne z obowiązującym prawem, za zgodą tej osoby. Metodyka CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu, pozwala na efektywne wykonywanie tych zadań z dokładnym opisaniem przyszłych interakcji danego kandydata z podwładnymi, przełożonymi oraz osobami na równorzędnych stanowiskach. Przy okazji, samo profilowanie użytkowane jest nie tylko w odniesieniu do kandydatów do pracy, ale i do osób już zatrudnionych w ramach działań wewnętrznego HR-u oraz tzw. źródeł osobowych, jak również w odniesieniu do osób z otoczenia konkurencyjnego w ramach działań wywiadowczych i podkreślam legalnych. Na tym zakończyłbym omawianie zarządzania strategicznego w koncepcji CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Jednocześnie serdecznie zapraszam na następne 3 odcinki. Każdy poświęcony będzie w całości jednemu tylko zagadnieniu. Planuję, że będą to kolejno cykl wywiadowczy, system wczesnego ostrzegania oraz cyberbezpieczeństwo. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy film albo w ogóle cały cykl, to nie zapomnij dać lajka. Jeśli masz ochotę, skomentuj. Dołącz do nas na mediach społecznościowych, czytaj bloga. Na tym zakończę. Cześć!